Nagrywa się. Dobrze. Dobra, widzisz nas? Tak, widzę. Witam serdecznie wszystkich. Wyjeżdżamy ostatni dzień na lotnisku. Cieszę się, najspokojniejszy człowiek. Powie, pomogło mu, tabletki odrzucił. Jak się czujesz? Warto było przyjechać? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze się czuję. Odrzuciłem tabletki 7 dnia po głodówce i przekonałem się, że jednak można inaczej, można nie lekami, a właśnie głodówką, słońcem i można i dobrym jedzeniem. Dobrym jedzeniem, prawidłowym jedzeniem można się zregenerować. No. Będziesz kontynuował to, czy wrócisz do Matrixa? Więc obiecałem sobie, że przejdę na wegetarianizm i odrzucę mięso, odrzucę gluten, cukier i... No warto i wybrać na szali. Będę chciał utrzymać wagę, jaką tutaj uzyskałem. No fajnie, że tacy ludzie jak na szali stawiają swoje życie, zdrowie i siły do tego gówna cukru innego. No ważne, musi wygrać życie, no nie może wygrać cukier. Oczywiście. I tabletek żadnych nie wiem. Żadnych. Przy czym było coś na serce. Ja miałem na serce nadciśnienie, miałem cholesterol wysoki. Tak. I jeszcze prostatę i nie biorę żadnych leków. Wszystkie leki z powrotem wracają do domu. No. Jako do... Codziennie, dwa razy dziennie mierzyłem sobie ciśnienie, rano i wieczorem. I wszystko utrzymuje się w najlepszym porządku. No, także warto. A ile wagi straciłeś? Ile wagi? Straciłem 6 kilo, ale już 2 przytyłem. A tylko 2. No, każdy. Ja też 4 kilo przytyłem, mimo że 14 straciłem. Ale warto dla takich imprez robić, dla takich ludzi pomagać. Bo to daje efekty, ludzie są zadowoleni, był ciężki turnus, było wiele tam na początku szukania domu, ale fajnie jest, ludzie szczęśliwi wyjeżdżają i to jest najważniejsze. Dzięki serdecznie. Dziękuję.